proponujemy Państwu granulator z obrocową rolką, kręcące się rolki. Matryca stoi w miejscu. Produkujemy te maszyny u siebie w przedsiębiorstwie Bricol w Człuchowie, jak również produkujemy też wersję z kręcącą się matrycą. Już 15 lat zajmujemy się produkcją granulatorów. Ten akurat granulator jest dla takich nietypowych materiałów. Posiada pompę chłodzenia olejowego, posiada smarowanie centralne rolek, które jest montowane tutaj w rolkach. Możemy to doposażyć, ten granulator, również w kondycjoner, możemy go skontenerować na ramię, możemy wyposażyć też w młynek bijakowy. Posiadamy dwa rodzaje wielkości tego typu granulatora. Ten z silnikiem 45 kW produkuje około 500 do 800 kg na godzinę, w zależności od rodzaju materiału i stopnia przygotowania surowca. Posiadamy również wersję nieco mniejszą dla jakichś mniejszych stolarni lub mniejszych zakładów produkcyjnych drzewnych. Oczywiście produkowany materiał sadowy musi być suchy, musi mieć wilgotność najlepiej do 11%. Może być to każdy rodzaj trocin drzewnych. Te materiały można u nas w siedzibie firmy sprawdzić. Możemy porobić próby, możemy zweryfikować możliwości peletowania tego materiału. Tutaj ten granulator mniejszy z silnikiem 30 kW robi 350 do 500 kg na godzinę realnej wydajności rzeczywistej. Matryce kręcące się rolki w granulatorach, te wersje mają to do siebie, że czasami nie wymagają stosowania kondycjonerów. Są stosowane szczególnie do twardych materiałów, do jakichś materiałów pochodzenia drzewnego typu MDF-y, HDF-y, płyty wirowe, gdyż materiał się nie zawiesza w komorze granulowania. Zawsze materiał jest pobierany przez rolkę. Wersje z kręcącą się matrycą są stosowane do materiałów powtarzalnych, czyli na przykład najlepiej do glastych trocin, do sosny, świerka, gdzie jest cały czas ten sam rodzaj materiału i nie są zmienne warunki granulowania. Wówczas proponujemy klientom wersję z kręcącą się matrycą. Wszystkie te granulatory nasze i kręcące się rolki i kręcące się matryce wyposażamy zawsze w smarowanie centralne poprzez pompę, smarowanie centralne rolek i smarowanie wału pionowego też automatycznie. Posiadamy również mocno rozbudowane zaplecze części zamiennych. To są wszystkie elementy do tych kręcących się rolek. Wały, rolki, matryce do mniejszej wersji, do większej. Wszystkie te elementy produkujemy u siebie. Mamy zaplecze wszystkich rodzajów matryc do naszych granulatorów. Wszystkie rolki, elementy eksploatacyjne w środku, w rolkach, uszczelniacze, wszystkie wały. Wały pionowe, talerze wyrzutowe i oczywiście wszystkie rolki są hartowane, są przygotowane, utwardzone. Tu są również wały. Bardzo dużo tych maszyn mamy w Polsce w ciągłej eksploatacji, więc zapewniamy tym klientom ciągłość materiałów. To wszystko można u nas nabyć. W zasadzie z dnia na dzień to wysyłamy. Korpusy są u nas toczone, są u nas prefabrykowane, to są odlewy wykonane w Polsce, odlewy żeliwne do granulatorów. Czas produkcji maszyny to jest generalnie do 14 dni. Większość elementów, większość maszyn mamy w ciągłej eksploatacji dostępne prosto, bezpośrednio z magazynu. Tu mogę zaprezentować wersję granulatora z kręcącą się matrycą, która jest prefabrykowana razem z kondycjonerem. Wszystkie te urządzenia są wykonane u nas, wytwarzane na naszej spawalni w Człuchowie, w siedzibie firmy. Korpusy są robione w Polsce, tak jak wspomniałem wcześniej.
Również wykonujemy u siebie cyklony, wszystkie elementy eksploatacyjne, peryferyjne typu celki, uszczelnienia, zbiorniki buforowe. Też wykonujemy wszystko u siebie, mamy stałą kontrolę nad jakością i elementy są przygotowane, dopracowane, dopasowane do rozwiązań, do technologii peletowania na naszych urządzeniach. Wszystkie elementy eksploatacyjne, wały, osie, rolki, matryce są wykonywane u nas, jak wspomniałem wcześniej w materiale. Frezujemy je na swoich centrach. Posiadamy również tokarki numeryczne. To są już prefabrykaty do rolek, elementy do wytwarzania, wały do młynów bijakowych. Proces hartowania naszych elementów również odbywa się w siedzibie firmy. Mamy nad tym również kontrolę.